Nigdy nie widziałem tak paskudnej wywrotki na kabury, i to na tak istotnym turnieju. Poszła tutaj partia angielska, no i na kamura poszedł klasycznie, czyli rozwój skoczków, no i oczywiście G3. W tych systemach, goniec na G2 wychodzi prawie że zawsze, więc tutaj nie wydarzyło się właściwie nic specjalnego. No i Pragdenanta wyprowadza tutaj gońca na p 4 więc, oczywiście, też dosyć typowe podejście. Często czarny chce po prostu wybić na C3, żeby popsuć strukturę pionową białego. No a że tutaj wszystkie piony są na szachownicy, pozycja dosyć zamknięta, no to ta para gońców białego przez dłuższą chwilę nie bardzo ma jak się rozkręcić, więc czarny jest zadowolony. Walka toczy się dalej, pozycja równa. Natomiast tutaj Nakamura nie chce dopuścić do takiej sytuacji, więc gra skoczek D5. Zajmuje oczywiście centralne pole. No tutaj, wybijanie tego skoczka na D5, no to zazwyczaj jest skrajnie głupie, no bo wisi ten skoczek z C6, no i są problemy z pionem E5. W związku z tym w partii nastąpiło agresywne E4. To jest oczywiście bardzo fajny test, bardzo logiczne podejście, no bo ten skoczek nie jest w stanie odejść centralnie. Odchodzić na G1, no to oczywiście głupota, no bo to jakby strata dwóch ruchów, żeby skoczek F3 i cofka na G1. Tym bardziej, że tego piona wcale nie będzie łatwo zaatakować, kiedy skoczek z C3 już odszedł. W związku z tym, zostało na kamurze pójść na H4. W partii Roszada, goniec G2, nastąpiło tutaj D6. No i teraz. Podwalił figurę? Tak po prostu? No bo przecież ten skoczek z H4 wycofać się na F3 nie może, na G2 też nie może się wycofać. No i ze względu na to, że przed momentem zostało zagrane D6, no to też pole F5 jest zabezpieczone, więc ten skoczek nie ma gdzie uciekać. No i zostało zagrane G5. Okazuje się, że to nie była podstawka figury jeszcze, ponieważ, ponieważ Nakamura dowalił ruchem A3, i teraz to już jest podstawka figury. Oczywiście dosyć zagmatwane kwestie, więc zastanówmy się tutaj na spokojnie. Jeżeli po ruchu G5 Nakamura zagrałby prawidłowo, więc podejrzewam, że tutaj Nakamura taką pamięciówkę walnął, że jemu się wydawało, że to A3 jest najlepszym ruchem, i bez zastanowienia to zagrał, a po prostu pokiczkały mu się w głowie jakieś warianty, pokiczkało mu się przygotowanie debiutowe. No bo wiemy, że Nakamura jest fenomenalny na liczeniu wariantów, więc ciężko sobie wyobrazić, że tak po prostu podwaliłby figurę w dziewiątym ruchu. Po prostu zbytnio zaufał swojej pamięci. No i teraz można tutaj było się uratować, ale grając d4. To jest bardzo, bardzo istotne, precyzyjne podejście. No bo teraz, jeżeli będzie bicie w przelocie, no to tutaj już czarny się może poddać, no bo po prostu nie ma jak się tutaj wybronić na tym związaniu. W takim razie pozostaje bicie na d5 żeby tego piona zabezpieczyć, prawda? No i bicie na D5, wisi ten skoczek, więc trzeba się wycofać. I okazuje się, że teraz wchodzi posunięcie hetman a4, no i ten goniec jest w potrzasku. No bo wycofać się nie ma gdzie, a jeżeli nastąpi a5, no to wtedy a3, no i ten goniec zostanie po prostu złapany. No i tutaj pozycja jest po prostu do gry. Oczywiście grubsza zadymka pozostaje, no bo król czarnego osłabiony, no i walka trwa dalej. Natomiast, no coś tutaj na kamura Zagrał A3 i to jest bardzo subtelna różnica. No bo w partii Pragnananta odszedł na A5, no i teraz jest całkowicie inna dyskusja, ponieważ jeżeli teraz zostanie zagrane D4, no to już tej fajnej sztuczki nie ma. No bo teraz po Hetman A4 to odejście na B6, no a tego skoczka w kolejnym ruchu czarny konsumuje. Więc ta pozycja jest w najzwyczajniej w świecie kompletnie przegrana. W partii nastąpiło D3, no B4 też wygląda tutaj jak, jak jakiś sensowny pomysł, no ale prawda jest taka, że ten koniec rzeczywiście jest dosyć ograniczony, to fakt, no ale odchodzi sobie na B6 no i właściwie bez większych problemów na ten skoczek z H4 się nigdzie nie wycofa. Więc kuriozalny błąd ze strony Amerykanina, naprawdę soczysta wywrotka, no ale wiecie jak to jest z Nakamura. On Taktycznie jest naprawdę jadowitym zawodnikiem, a że tutaj król czarnego osłabiony, to cały czas trzeba zachować czujność. No i w partii nastąpiło posunięcie D3. Oczywiście jest to próba zabrania tego piona z G5, no więc nastąpiło bicie na D5. Pion tutaj odbił, skoczek B8. No i teraz w partii pion zbił na E4. Właściwie wydaje się, że tutaj bicie gońcem byłoby lepsze. Już mówię Wam dlaczego. Po biciu gońcem na E4, no oczywiście pole F5 jest zabezpieczone, skoczek chciałby się tutaj ewakuować, no więc trzeba zbić na H4. To jest myślę jasna sprawa. Goniec H6, wiadomo o co chodzi. Jest to próba wykorzystania tych słabych czarnych pól. I tutaj jest pewna pułapka. No bo tak, na logikę, no to pasowałoby odejść wieżą na E8, prawda? No, ale teraz jadowite jest Hetman A4 z atakiem na tego gońca, bo jak goniec odchodzi, no to bicie na H4, król H1, wieża G1, i tutaj realnie są kłopoty. Mało tego też ten Hetman po czwartej linii czai się, żeby wkroczyć do akcji. I ważne jest to, że biały ma tę wieżę na radarze, a co za tym idzie, czarny nie może zbić na H4. No bo oczywiście ta wieża podwisa. Goniec D7 z planem zabezpieczenia tej wieży i z atakiem na hetmana, żeby już zbić, no to nie rozwiązuje tego problemu, bo co zabawno jest król H1 i remis. No bo jak ten hetman zostanie zbity, no to następuje tutaj szachulec, no i mamy wiecznego szacha. Tego króla nie ma się gdzie schować. I... Bardzo, bardzo mi się spodobała ta pozycja bo to pięknie pokazuje jak skomplikowane są szachy i jak dobrze trzeba kombinować nawet w totalnie przegranej pozycji nawet w tak beznadziejnej sytuacji że podwaliłeś figurę w dziewiątym ruchu a Nakamura jest top 3 zawodnikiem na świecie w szachach klasycznych Także nawet jeżeli podwaliłeś figurę w dziewiątym ruchu, to trzeba kombinować i może. Przeciwnik na coś takiego wpadnie. No, tutaj oczywiście z obiektywnego punktu widzenia, to nawet w tym wariancie no, pogoniec H6 można po prostu jakość oddać, a i tak czarny tutaj ma superpozycję, ponieważ linie są poblokowane, jest wieża za dwie lekkie figury, tylko że po prostu ta wieża nie ma się którędy rozkręcić, więc nie ma z tego wielkiego pożytku. Więc w partii bicie na E4 pionem nastąpiło. No i to jest po prostu gorsze. No bo wcześniej to można było coś tutaj, wiecie, tym gońcem zahachmęcić. No a teraz to po prostu bicie na H4. Goniec H6, wieża E8 na luzie może zostać zagrane. No bo po biciu na H4 Hetman bije na H4. No i tutaj prawda jest taka, że jeżeli chodzi o skrzydło królewskie, no tak... Optycznie wydawałoby się, że brak tego piona z G7 sprawi, że czarny będzie miał pewnego rodzaju problemy, tym bardziej, że figury ze skrzydła hetmańskiego są nierozwinięte. Natomiast czarny ma na tyle dużo figur na królewskim, że absolutnie nie ma się czego obawiać. No przykładowo król H1, no dajmy na to po skoczek D7, no to król H1 będzie po prostu zbyt wolny, bo czarny też się schowa i totalnie żadna krzywda mu się nie dzieje. Natomiast w partii Pragnonanta w ogóle zagrał posunięcie F6, więc tak dla perfekcji, żeby tutaj ustawić się idealnie do defensywy. W partii Król H1, no to skoczek wchodzi do akcji, skoczek przeszedł aż na E5. No i tutaj rzeczywiście trzeba zachować czujność. Trzeba zachować czujność, żeby tutaj po linii G czegoś nie podstawić, tym bardziej, że jest to partia szachów szybkich. Takich dosyć długich szachów szybkich, bo na 25 minut plus 10 sekund, no ale pozycja jest ogólnie totalnie wygrana. No i w partii skoczek G8, F4, Goniec tutaj wkroczył do akcji, no i oczywiście Nakamura tutaj próbuje coś otworzyć tę sytuację, coś tutaj zamieszać, no ale nic się nie da zrobić. No jeszcze D6, taka ofiara pionka i szach, no ale to po prostu czarny się zasłonił swoim pionem, wieża E4, ten król na F7 o dziwo jest całkowicie bezpieczny. No, i tutaj bez większej walki, Nakamura finalnie przegrał. Więc, faktycznie, w Pucharze Świata, w turnieju, z którego można awansować do turnieju kandydatów, a z turnieju kandydatów oczywiście do meczu o Mistrzostwo Świata. No, to Nakamura zagrał takie A3 w 9 ruchu. Podwalił tym samym figurę, przegrał partię, w kolejnej partii dogrywki grał czarnymi. No i Pregnananda znowu wygrał i tym oto sposobem Nakamura został wyeliminowany. Nie zabrakło też ciekawych akcji w dogrywce Carlsen'a. Tutaj dosyć interesująca sprawa, bo Magnus ewidentnie nie jest w formie, a jak Magnus nie jest w formie, no to gra na takie 2,790, wiecie, jak Leszczyk, poniżej 2,800. No i tutaj w partii nastąpiło posunięcie wieża C1. Tak jak widzicie, przede wszystkim kolosalna przewaga, na zegarze Norwega, i tutaj został popełniony błąd. Czarny powinien jak najszybciej kontrować, atakując na B2, natomiast zagrał goniec G7. I to nie jest dobre podejście, no bo teraz opcja na kontrę się zamknęła. W partii wieża E4, no i to pozwoliło Magnusowi zainteresować się tym pionem. W partii bicie na D4, goniec tutaj odbił na D4, wieża odbiła na D4, wieża zbiła na A5, F6, wieża B5. No i tutaj właściwie jest dosyć trywialna wieżówka do wygrywania. A przynajmniej tak się wydaje. No, bo ogólnie rzecz ujmując, taki tandem połączonych wolnych pionków przy współpracy z wieżą, no to to jest po prostu nie do zatrzymania. To jest kolosalna siła, no bo te pionki wspierają się wzajemnie, wieża im pomaga, no i kroczek po kroczku idą do pola przemiany. Osamotniona wieża czarnego nic nie jest w stanie zrobić. No i prawda jest taka, że Magnus powinien tutaj wybić. Walnąć B4, A4, A5, wtedy już zbliża się do pola przemiany. No i wieżówka jest wygrana, ponieważ król białego zawsze będzie w stanie tego piona z D5 zatrzymać. No i to jest też bardzo pouczający moment, dlaczego oddalony wolny pion jest siłą. No bo królem oczywiście jest znacznie dalej, trzeba więcej temp zużyć, żeby żeby tam pobiec na skrzydło hetmańskie. Natomiast w partii podejrzane wieża b4, biały wieża d1, król f3, król f5, król e2 i a4. No i teraz nastąpiło wybicie z następnym wieża a1. No czyli oczywiście czarny stara się utrudnić marsz tego piona. W partii król e3, król e5. No i tutaj już nie jest sprawa taka prosta, Zdaje się, że trzeba tutaj było zastosować klasykę, czyli B3 po to, żeby pion bronił pionka, i później wieża B5, wieża zabezpiecza pole A5, no i można wykonać kolejny kroczek, później kolejny, i tym samym systemem biegniemy do pola przemiany. No a tutaj Magnus sieknął F4. No i to pozwoliło czarnemu królowi naprawdę mocarnie się zaktywizować. Tutaj jeszcze B3 dawało szansę. No, ale Magnus zagrał król D4, król G4, wybicie na H4 i teraz okazuje się, że są problemy. No bo ten pion z linii H. Staje się naprawdę grubszym kłopotem. W partii wybicie na F6, H4, F5, H3, Król 5 H2. No, i teraz trzeba tego piona oczywiście zatrzymać. No, i tutaj bardzo elegancki ruch. Keimer wybił na A4. Odbić nie wolno, bo dorobienie Hetmana, więc bicie na H2. No, i teraz we w miarę prosty sposób da się tutaj zremisować. No bo oczywiście tego piona z linii B da się zabrać, no i partia zakończyła się remisem. Rzadko się zdarza, że Magnus wypuszcza wygraną, a w tej dogrywce zrobił to znowu. Tutaj, tak jak widzicie, czarny ma aż dwa piony więcej, no i jeszcze dodatkowo Magnus ma no, 10 minut przewagi na zegarze, więc kolosalna różnica w szachach szybkich. No i w partii nastąpiło bicie na F5. Magnus zasuwa swoim pionem do pola przemiany bardzo logiczne król E4. No i teraz należało zagrać B3. No bo grozi oczywiście zagranie B2 i wtedy już piona się złapać nie da, więc trzeba zagrać król D3. No ale właściwie skoczka zbić nie można, bo ten pion ucieka. No więc Magnus może zagrać A5, A4, no i wiadomo. Ten, te piony we współpracy ze skoczkiem biegną sobie do pola przemiany i się śmieją, a tego piona z linii H no to zawsze łatwo można zatrzymać królem. No, i co ciekawe, Magnus zagrał tutaj bardzo szybko. No, i wypuścił tę przewagę. No, bo tutaj w partii H6 ten pion zbliża się do pola przemiany, król G6. No, i teraz okazuje się, że posunięcie H7 robi naprawdę dużo problemów. Bo po biciu można król D5. No, i wiadomo. Biały chce skasować te wszystkie piony, nawet jeżeli będzie musiał poświęcić gońca. I problem dla czarnego jest taki, że teraz już to pole jest dostępne, więc B3 nie wygrywa. No bo tutaj oczywiście będzie można oddać gońca, później zdobyć piona i jest remis. Keimer się odwdzięczył i popełnił błąd grając go gonie C7, co dało Magnusowi czas. Na poprawienie błędu i zagranie mimo wszystko tego b no a Magnus znowu wypuścił tę przewagę. No i tutaj faktycznie ten król białego się zaktywizował, no i tutaj po prostu nie da się nic zrobić. No i finalnie partia zakończyła się remisikiem. Więc szokujące, że Magnus tyle wygranych wypuścił, no ale do trzech razy sztuka finalnie w tej dogrywce. Finalnie w tej dogrywce Keyer został pokonany, więc Magnus zostaje w turnieju.